Przede wszystkim, się przedstawiam przepowiednię polityczną dotyczącą wyborów prezydenckich. Kto wygra, jeśli chodzi o wybory prezydenckie? Czy Andrzej Duda, czy Małgorzata Kidawa-Błońska? No i co na ten temat sądzi Jasnowid Jackowski? Szokująca wizja przepowiednia 2020 rok i wybory prezydenckie. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, wybory prezydenckie Według jasnowidza Jackowskiego zwycięży Andrzej Duda, tak, to Andrzej Duda zwycięży wybory prezydenckie w 2020 roku. Ja przypominam, że ja przedstawiam przepowiednie jasnowidza, tak, natomiast nie przedstawiam swoich poglądów politycznych, tylko mówię na temat przepowiedni. No i teraz co mówi jasnowidz Jackowski, że przed wyborami, przed wyborami Małgorzata Kidawa Bońska straci dużo przez opozycję, tak, że ona straci dużo głosów tak naprawdę przez opozycję poparcia i Tutaj, że wygra duda, natomiast jeśli chodzi o opozycję, to Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób: totalna opozycja da kompletną plamę. Tak, totalna opozycja da kompletną plamę. Tak tutaj mówi Jasnowic Jackowski. Natomiast właśnie tutaj Małgorzata Kidowa Bońska miałby dostać dużo przez opozycję na krótko przed wyborami, tak? Natomiast wynik wyborczy ma nas kompletnie zaskoczyć i że to będzie tak naprawdę wynik inny niż to, niż to co podają praktycznie sondaże, tak? Tak tutaj mówi jasno, i jasno Jasnoicja, że wynik wyborczy nas kompletnie zaszkodzi i będzie to inny wynik niż to przedstawiają sondaże. Natomiast tutaj Jasnowidz Jackowski mówi jeszcze w ten sposób, cytuję, że opozycja sama sobie zaszkodzi. Jasnowidziocki mówi właśnie w ten sposób, że opozycja sama sobie zaszkodzi. No szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego. Niewątpliwie jeśli chodzi o wyniki wyborcze, znaczy wyniki sondaży, tak, no to one bardzo często odstają od tego potem, jaka rzeczywistość ma miejsce, tak, jakie, jakie po prostu są wyniki, tak, już właściwe, jeśli chodzi o wybory polityczne, chociażby Tutaj przypadek, tak, patryka jakiego, który no przecież był praktycznie numerem jeden, jeśli chodzi o prezydenta Warszawy, wszędzie królował we wszystkich sondażach, a potem ostatecznie przegrał, tak, jeśli chodzi o te wybory prezydenckie Warszawy na prezydenta Warszawy, więc tutaj, no nie zawsze praktycznie te sondaże. Oddają rzeczywiście to, tak, to na kogo praktycznie ludzie zagłosują, albo też ludzie mogą zagłosować jakby na przekór, tak? I skoro wszystkie, wszystkie sondaże dają poparcie, tak na przykład dla Patryka Jakiego, że zwycięży w tych wyborach, no to poszli do urny zagłosować i stwierdzili, a skoro on i tak wygra, to mój głos mu już nie pomoże, nie zaszkodzi, to zagłosują na kogoś innego na przekór, tak? No i potem ostatecznie właśnie może dojść do takiej sytuacji, że ta druga osoba, ten drugi kandydat może zwyciężyć, tak? Ze Zaskakująco, tak naprawdę, może osiągnąć tutaj sukces w sposób zaskakujący, w stosunku do tego, jakie miał poparcie, jeśli chodzi o sondaże. Czyli nie ma sensu, tutaj rzeczywiście, przykładać do tego jakieś wielkie wagi, jeśli chodzi o sondaże chociaż, no niektóre rzeczywiście są bardzo bliskie, jeśli chodzi o wybory czyli tutaj znowu Andrzej Duda praktycznie by zwyciężył, tak, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, no a Małgorzata Kidawa-Błońska, tutaj według jasnolica straci dużo przez opozycję na krótko przed wyborami, tak, być może to będzie jakaś wpadka, może po prostu jakaś gafa, albo jakaś sytuacja, że rzeczywiście tutaj tutaj Małgorzata dawa błońska miałaby dużo stracić, a być może, no, przez kolegów tutaj, tak, jakiś z innej partii, tak, być może jakieś haki zostaną wyciągnięte na Mogorzecki Dawą Bońską, nie wiadomo. Natomiast wy wynik wyborczy kompletnie nas zaskoczy, tak, powiedział tutaj Jasnowic Jackowski. No, pamiętajmy, że Andrzej Duda ma troszeczkę łatwiej oną sytuację, tak, z tego względu, że jest cały czas prezydentem Polski i już może tak naprawdę prowadzić kampanię prezydencką w czasie trwania końcówki swojej prezydentury, tak. O co tak naprawdę jest oskarżany przez wiele osób, tak, e tutaj polityków, że już praktycznie podczas swojej kampanii prezydent, znaczy podczas swojej tutaj prezydentury prowadzi kampanię prezydencką, chociażby tutaj sytuacja gdzie Sejm został nowo wybrany, nowo zaprzysiężony, no i praktycznie Andrzej Duda tak powiedział, że chce budować zgodę, z każdym się przywitał podczas posiedzenia Sejmu, i tak dalej. Wiele osób to czytało tak, jako już po prostu kampania prezydencką, tak, jako kampanię prezydencką, którą prowadzi Andrzej Duda, że chce być po prostu prezydentem wszystkich Polaków, chce być prezydentem wszystkich ugrupowań politycznych, tak, żeby to dobrze się zaprezentować, tak naprawdę, jeśli chodzi o widzów, jeśli chodzi o wyborców, tak. Natomiast, no, rzeczywiście. Tutaj Andrzej Duda miałby zwyciężyć w tych wyborach prezydenckich. No, ja pamiętam, przedstawiam taką przepowiednię, gdzie Jasnowic mówił, że to właśnie Donald Tusk zwycięży, ale to by było wtedy, gdyby rzeczywiście Donald Tusk startował z Andrzejem Dudą. Wiemy ostatecznie, że Donald Tusk nie startował, wycofał się, tak? Jeśli, znaczy, wycofał, w ogóle nie zgłosił swojej kandydatury, ale um, nie startował na prezydenta Polski, tak? Bo wszyscy myśleli, że będzie startował wyborach prezydenckich. Sam Donald Tusk praktycznie zlekał z tą decyzją do samego końca, nie informował nikogo o swojej decyzji, natomiast na samym końcu powiedział, że ostatecznie nie wystartuje w tych wyborach prezydenckich, tak, wyborach prezydenckich. No, czy to jest tak naprawdę dobre, żeby prezydent tyle lat praktycznie rządził, to już jest inna sprawa, czy to nie będzie taki monopol tak naprawdę, jeśli chodzi o władzę, tak, większość w Sejmie, większość tak naprawdę tutaj, znaczy praktycznie prezydent wiadomo z jakiego nadania politycznego, czy to jest tak naprawdę dobre, no to już jest m, 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 tak naprawdę pytanie do każdego z wyborców, tak, z m, widzów, kto m, jak uważa, jak zagłosował. Natomiast tak mówi ta przepowiednia, tak, tak mówi właśnie ta przepowiednia, że Andrzej Duda miałby zostać prezydentem na kolejne praktycznie lata, tak, na kolejne lata. No to też jest ciekawe w kontekście tego, że Jasnowiec Jackowski mówi o tym, że ma dojść do wybuchu trzeciej wojny światowej na, na, na świecie, e, chociażby tutaj na Bliskim Wschodzie. Prawdopodobnie Polska będzie zaangażowana w te działania wojenne poprzez sojusz w NATO, sojusz północnoatlantycki. No i teraz pytanie jest takie, czy ten prezydent, który rzeczywiście zwycięży te wybory, e, czy to nie będą tak naprawdę bardzo ciężko kadencja dla tego prezydenta, zwłaszcza, że wiemy, że Andrzej Duda zabiegał o poparcie Stanów Zjednoczonych, o to, żeby wojska amerykańskie stacjonowały w Polsce, skoro tak naprawdę e, My, my, znaczy czy Stany Zjednoczone wyświadczyły nam y, przysługę, to może się okazać teraz, że my po prostu powinniśmy poprzeć Stany Zjednoczone, gdyby brały udział w działaniach militarnych na Bliskim Wschodzie konflikt między Iranem a y Tutaj Izraelem czy Iranem, po prostu między Stanami Zjednoczonymi, bo wiadomo, że Izrael miałby poparcie Stanów Zjednoczonych. No i teraz pytanie jest takie: tak, czy rzeczywiście tutaj Polska nie wyśle tak wojska właśnie w ten rejon zapalny po to, żeby popierać właśnie Stany Zjednoczone? No i jaki będzie odbiór społeczny, tak, żeby tutaj żołnierze ginęli nie w swojej wojnie? Także no, ta prezydentura z jednej strony może to być sukces dla Andrzeja Dudy, z drugiej strony to może być gwóźdź do trumny, bo jeżeli to będzie. Będzie taka prezydentura, która będzie przebiegać właśnie pod e, takimi problemami międzynarodowymi, tak, Wybuchu, wybuch III wojny światowej. A wiemy przecież o to, jak Andrzej Duda zabiega tutaj o właśnie o e, Donalda Trumpa, tak, czy o to, żeby wojska amerykańskie stacjonowały w Polsce. No to może to się skończyć nieciekawie, tak, może to się po prostu skończyć nieciekawie. Także no zobaczymy, jak, jakie decyzje tutaj podejmie Andrzej Duda. Ale tak, tutaj mówi ta przepowiednia. Czyli zgodnie z tą przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego tutaj platforma by zwyciężyła czy też koalicja obywatelska, gdyby startował donald Tusk, tak? A Donald Tusk nie startuje, to w zestawieniu właśnie Andrzej Duda kontra Małgorzata kidawa Bońska, to Andrzej Duda, według Jasnowidza Jackowskiego, zwycięży w tych wyborach prezydenckich, tak? Tutaj w tych wyborach prezydenckich. No pamiętajmy, że tutaj pewnie będzie jeszcze druga tura, tak? No ale w tej drugiej turze, no, to raczej będzie. Tutaj tak, to ci będą ci kandydaci, tak? Mogorza, tak, Dewa Bońska oraz Andrzej Duda, tak, Andrzej Duda. Także, no, tylko też jest takie pytanie, no bo na przykład rząd zrealizował wiele projektów społecznych, tak? Czy te projekty społeczne będą przypisane tak naprawdę, jakby, tak, na konto prezydenta? No, ale prezydent tak naprawdę tych projektów społecznych nie zainicjował, tak? Niektóre tego projekty z, z, zrealizował, czy były z jego tak naprawdę gestii, więc może tak naprawdę Andrzej Duda być beneficjentem tak, tego co wypracował praktycznie rząd, tego co praktycznie wypracował rząd, czy tego poparcia społecznego, które się przeniesie. No ale to już jest tak naprawdę kwestia indywidualna, kwestia tutaj oceny, tak. Natomiast rzeczywiście kolejna praktycznie kadencja. No i też to można zobaczyć w Polsce, tak, że ci prezydenci, którzy u nas są, na przykład Aleksander Kwaśniewski, no to z reguły jak są, no to praktycznie tutaj tak, no dwie kadencje. No chociaż nie zawsze, ale tak samo to ma miejsce w przypadku tutaj polityków samorządowych, wójtów, czy burmistrzów, czy innych osób. Ostatnio słyszałem, że jakiś wójt był bodajże 24 lata wójtem, tak, no nieprawdopodobna tutaj ciągłość praktycznie. Natomiast rzeczywiście tu Andrzej Duda praktycznie będzie przywódcą na kolejne 4 lata w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Pytanie jest takie jaka tutaj będzie tak, jaka będzie tutaj skala jeśli chodzi o punkty procentowe kto zwycięży, tak? I ilu ma tak naprawdę głosami? To jest bardzo ciekawe, tak naprawdę, pytanie, na które poznamy odpowiedź już wkrótce, w najbliższych miesiącach. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Zobacz też inne filmiki na moim kanale. Myślę, że warto zobaczyć przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego, przepowiednie polityczne, międzynarodowe, także tutaj społeczne. Pozdrawiam. Trzymaj Dzisiaj. Cześć.